Witam szanowne grono graczy, Rywic z tej strony, witajcie w Books of Demons, moi drodzy. Atakujemy antypapieża, doszliśmy, no właściwie przed piekłem jesteśmy. Tu się zaczyna piekło, jak widzicie, pisze. No i idziemy na skubańca. Słuchajcie, jego walka ogólnie była dość interesująca, z tego względu, że na początku tracimy wszystkie karty, jakiekolwiek mamy. Tak więc taki cheat, że tak powiem. Jak widzicie, wytrąca nam tutaj wszystkie karty, które posiadamy. No i musimy te karty znaleźć. Najlepiej je wszystkie znaleźć, żeby w ogóle podjąć z nim walkę. Tak więc ogólnie na początku było dość sympatycznie, że tak powiem. No i miałem tutaj farta, bo od razu znalazłem flaszkę z życiem. Tak więc mamy już ją upgrade'owaną, wzmocnioną. Mam 3 ładunki. Właściwie drugą gwiazdkę i 8 ładunków, o może tak. No i tutaj powiem wam, że później bardzo dużo potworów się pojawia już, które zamrażają, które atakują z dystansu, które rzucają czary osobno, które przyzywają stwory, które mają specjalne tarcze i też złote, osobodporne obrażenia, obrażenia od ognia, obrażenia od mrozu, dużo jest różnych artefaktów, które się nazywają artefakt na przykład bardzo rzadki, o, albo rzadki. Na takiej zasadzie. Tu widzicie takie golemy, takie demony wręcz już wyskakują, które przy ataku, przy przeskoku już atakują obszarowo i zadają nam konkretne obrażenia. Jak widzicie, życie tutaj dość drastycznie spada przy takich stworach, a czasami takich potworów może się rzucić na was kilka. Tutaj w tym przypadku macie na przykład zamrożenie, pełne zamrożenie i rzucanie czarów jeszcze. Tak więc czasami jest ciepło. I ta gra do mnie naprawdę przemawia, wciąga zdecydowanie przez takie akcje, że w pewnych momentach jest naprawdę trudno, jak wam rzuci się na was trzech gości, co z dystansu was przymraża i bardzo wolno się poruszacie i dodatkowo atakuje was kilka demonów, a wśród nich jest na przykład boss, który przyzywa inne stwory i trzeba kontrować czary tych przeciwników, żeby oni nie przyzywali tych stworów. Trzeba kontrolować swoje życie, flaszkę. No jak mamy czary, to jeszcze trzeba odpowiednio rzucać te czary w odpowiednie miejsca odpowiednich przeciwników, a niektóre czary też mają na przykład możliwości zbicia niektórych serc, takich na przykład jak czerwone lub mroźne, o, serce. I wtedy przyspieszamy walkę. Ale są też tacy przeciwnicy, i tutaj mamy też antypapieża w sumie, tak? Od razu. Też są tacy przeciwnicy, którzy mają taką zdolność, że możesz ich uderzyć tylko raz na jakiś czas. To są tak zwane złote tarcze. I to są dość groźni przeciwnicy, na szczęście się wolno poruszają. A jeżeli chodzi o samego antypapieża, on tutaj przyzywa masę stworów, naprawdę, ale jego walka nie była aż tak trudna, znaczy walka z nim, przynajmniej przy tym setupie, który my tutaj mamy. No ale to jest pierwszy stopień trudności, no i rzeczywiście tutaj drupi masę serc, ale to jest taka zbroja, która nam pozwala właśnie się leczyć. O, widzimy, tutaj rzuca dwa spele pod rząd, musimy je kontrować, ale na szczęście zbiliśmy jego życie i on przestał rzucać te czary, tak więc dość konkretna sprawa. Oczywiście dookoła mamy różne takie studnie leczące, studnie odzyskiwania many, chociaż ja many praktycznie nie używam, zauważcie. Ja mam tutaj tylko i wyłącznie sprzęty, które coś mi dają, jakieś pasywki dodatkowe, tak więc bardzo fajnie się w takiej konfiguracji walczy. Ja jestem bardzo ciekaw, jak tam w przyszłości będzie to wyglądać, gdy w momencie, o, trzy spele naraz, skontruj to. Jak to będzie właśnie wyglądać, jak będziemy grali magiem? Jestem bardzo ciekawy, albo łucznikiem, czy łotrzykiem, tak można to też nazwać. Tak więc antypapież jest już praktycznie za nami. Tutaj ostra walka jeszcze z jakimiś skaczącymi demonami, które musimy zabić. Jak widzicie, takie drobne linie prowadzące do bossa, to znaczy, że najpierw trzeba zabić gościa, żeby móc w ogóle zadać obrażenia głównemu bossowi, bo on jest wtedy odporny. I bardzo dużo takich potworów jest na naszej drodze i to jest w sumie w pewnym sensie fascynująca walka o swoje życie na tym Dungeon Crawlerze. Można powiedzieć bardziej Dungeon Crawler, jak ktoś, jeden z widzów zauważył, niż Hagen Slash. Chociaż tyle, co ja się naklikałem tutaj, to w żadnym Hagen Slashu się nie naklikałem, szczerze mówiąc. I jest, tworzy, ta kilka tworzy taką presję przed nami, jak tutaj teraz widzicie. Dość, że jesteśmy jeszcze zatruci, to atakują nas ze wszystkich stron i lecą w nas pociski. Oczywiście jest szansa odtruć siebie poprzez kliknięcie na nasze życie w odpowiednim miejscu. Więc naprawdę szybka jest tutaj rozgrywka. Pokonaliśmy antypapieża i ja was teraz zapraszam oczywiście na wejście, pierwsze wejście do piekła, gdzie zobaczymy w ogóle, jak wygląda cała mapa piekła. Tak więc zapraszam was serdecznie.
I witajcie w mieście. Założyłem hełmofon, ogoliłem brodę. Kobiety się rzucają moją szyję. Teraz. Okej, okay, słuchajcie moi drodzy. Ja tutaj sporo już znalazłem karcioch, jak widzicie. Na przykład taki pierścień balansu, legendarny artefakt pierwszego poziomu. Czyżby było więcej poziomów artefaktów, swoją drogą? Pęki są spowolnione, przy ogłuszeniu widzisz mniej gwiazd, czyli klikamy, szybciej odchodzimy od ogłuszenia. Rozpraszamy wiele czarów naraz, ciekawa sprawa. No i oczywiście flaszki, na przykład boski napój, który nam daje cuda niewidzę. Okej, okay. Więc tak jak widzicie, tutaj mam jeszcze czary, tutaj potężne uderzenie, jak widzicie, dałem niezłego buffa na trzeci upgrade zrobiłem tego czaru. Czyli niszczymy płonące serce uderzeniem, niszczymy lodowe serce uderzeniem, niszczymy tarczę, odrzucamy od siebie potwory, w ogóle 5 obrażeń, mega czar, ale nie mamy na jego miejsca, haha. Kolejne miejsce na kartę u Dekarda mędrca znaczy się. 50 tysięcy złota, mamy 21, tak więc idźmy do piekła i wydobędźmy tam gdzieś 30 tysiaków, żeby sobie tą karciochę kupić. Tak więc jak widzicie, czeka nas piekło na samym dole! Sam pan... Kaczuszka znaczy się. Kaczuszka ze swoim sługą będzie nas łoić prawdopodobnie. Okej, okay, rozpoczynamy rozgrywkę. O, widzę, że tutaj czym dalej, tym więcej golda. 29 minut? O, za dużo. Dobra. Standardową rozgrywkę wrzucimy. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. 16 w teorii minut. I rozpoczynamy rozgrywkę i idziemy do samego piekła. O, tu są stwory, których nie znamy, jak widzicie. Właściwie to żadnego stwora nie widzieliśmy praktycznie. Oprócz ognistego chochlika, który jest bardzo wkurzający. No dobrze. Ruszamy. O, this is an evil place. It reeks of ill will and spite. An evil place. Świetna gadka. O, jest jakiś. Już czas zrzucić. Kira. Właściwie to pod jedynką mam tutaj tylko flaszkę leczącą, bo same mam pasywne. Nie wiem. Widzicie się to co ja? Jakiś ołtarz jest. Flaszka jakaś, nie wiem co to za flaszka. O! O, uwaga, rzuca czar, ale nieważne. Gdzie on jest? Rzucił. O, cia. Uwaga. Zobaczmy, co tutaj w środku. Dużo. Runa słońca. Kurczę, fajnie to wygląda tutaj. Podoba mi się. O, jak jest jakiś spider. Ciachliśmy go. No, to będzie rzucał. Okej, jest odporny. Też będzie rzucał. Uwaga, spider. Dobra. Skąd się to pojawił? Co tam jest fajnego? O, ile kasy wydała ciało. Jak wam się podoba? Uwaga, jakiś przebrzydły chochlik. Dobrze, że mamy buty, które dają nam odporność na... tu są buty, które dają nam odporność na ogień. Na obrażenie ognia, mega, nie? Możemy przechodzić przez różne takie. Ja stwierdziłem sobie tak. Idę do piekła. W piekle prawdopodobnie jest gorąco. Prawdopodobnie dużo jest tam różnych ognistych stworów. O, niepotrzebnie nacisnąłem, ale okej. I no, i się tam pewnie przydadzą. No i się okazało, że mamy rację. Ty, tu jest jakiś boss. Holy shit, boss czeluści. Upadła pani. Najpierw złoto. Chociaż nie dajmy im czarować. O nie. Ciech. To złote serca. Kira ich. Kira, nie daj mi kastować, fuck. Mów. Chociaż oni mogą siedzieć w tym ogniu, a ja... Ja też mogę, tylko że... Ach. Dobra, ty upadła pani, ty przebrzydła, ty. Ciach. Kira ją, podpal ją jeszcze. Boże, ile tutaj pocisków, jak sukuby normalnie w Diablo 1. Go to hell! Ładnie. Fajnie to wygląda. Okej, idziemy na dół. Tam. Nawet sprawnie, żeśmy to przeszli. Czy prawdopodobnie teraz na każdym poziomie będzie jakiś bosik? O, król baby Kurus. Wielki pająk. Uwaga, idzie do nas, kurde.
Nie wiem co to kurde jest, ale jest duże. O nie, bez jaj, serio? Widzicie, widzicie te serca? Te tarcze? To jest taka złota tarcza, o której sobie wspominałem. Nie można uderzać go w żaden sposób, trzeba go unikać. Oh shit, przyzwałem sobie jakiegoś stwora. Rzucił jakiegoś spela, pewnie przyzwał innego stwora. A ten stwór pewnie przyzwał innego stwora. Chochilki idą na mnie. Cholera, twardzio. O, jestem tutaj. Zatruty. Widmowe ostrze. Pozbawi cię życia, przebrzydły potworze. Kiregon, Kiren. Ciach, 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 ciach. No, 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 no. Ty, to jest pierwsza wersja dopiero. Wow. O my god, serio. Ty, ale berwał trochę. Dobra, teraz nie ma tego złotego serca przebrzydłego. Oj, pff. Jak on mnie uderzy, to cztery hapsy spadają, spoko. O, chochliki. Tutaj widmowe ostrze, piękny ciacha, kilka stworów naraz. Chodź tu, mędę. Ciach, 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 ciach. Ciach, tu są jakieś pociski lecą. A w ogóle można tarcze też mieć, które te pociski jakby zbija. A myślę, jak sobie wykupię, to właśnie sobie tarczę zapodam, bo może się wyleczę teraz. Ciach, 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 ciach. Jeszcze jedne, dwie fazy przed nami. Zobaczymy, jak to tam nam pójdzie. Widzę, że gościu nie jest aż tak bardzo agresywny, jakby mógłby być. Jak mógłby być. O, chochliki. Okej, dobra. Rzeczy zbieramy od razu. Ale twardy jest, trzeba przyznać, że jest po prostu twardy. Jakby nas naparzał non-stop, to byśmy padli pewnie. No. Dobra, umarł. O, chochlik, chochlik, chochlik. A jestem odporny na ogień. O, mamy dwie runy słońca. Dobra. Jest tu gdzieś jeszcze skrzynka do otwarcia. O, jest, złota. Co my tam mamy? O, pucharek. Zajebiście, jeszcze jakieś pająki, cholera. Brudne pająki. Jakiś szkielet. I tu jeszcze ten skubaniec. Dobra. Demolka jest. Elegancko. Wszystko jest otwarte. Wszystko jest rozwalone. Tam jeszcze kasiura, tu jest jakiś potwór. Shit. Dobra, ładnie. Otwieramy to, otwieramy to. Mega. Tym, 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 tym. O, o. Gdzie jesteś, przybrzydła kreatura? A bo on się kopiuje! Jest coraz więcej. O, zablokuj go. No i nie, udało się. Czy on się klonuje jakby? Albo przeskakuje. Jedno z dwóch. 34 tysiące. Spoko, jeszcze 15 mniej więcej. Będziemy mieli karciuchę. No i tak mniej więcej wygląda piekło, moi drodzy. Ja wam pokażę z chęcią, jak dojdę do bossa na piekła, do piekła. Pokażę wam mniej więcej, jak to wszystko wygląda. I oczywiście wrzucę wam jeszcze gameplay z po drodze, jak będziemy sobie szli. No i zobaczymy, co będzie później. Jak będzie rozgrywka, do czego nam właściwie, do czego nas dopuści. Bo tu na dole widzę, jak widzicie po lewej, arcydemon. Pokonaj Acebnoa, aby odblokować nowy tryb rozgrywki. Tryb free play zablokowany. Jestem ciekawy, jak wygląda ten tryb free play. Sprawdzimy go w praktyce. Ale do tego czasu, to jak widzicie, jeszcze będziemy szli. Więc dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. Ja tutaj wbiłem sobie trochę expa. Chyba niedużo. Chociaż trochę jest. Król Małp. Ciekawe nazwy. I okej. Idziemy do miasta, wykupić sobie, może nie będziemy kadzidełko wykupywać, znaczy kociołko, bo nie mam tyle, bo zbieram na kartę, 7300 już, sporo. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, do następnego odcinka z Book of Demons, składam się uniżenie. Lajka zostawcie.